ramach obrony Pomorza, Wybrzeża, Polskiego Wybrzeża we wrześniu 1939 roku. Niezwykłą rolę odegrali również mieszkańcy gminy Kosakowo, aktualnie gminy Kosakowo. Niezwykle zacięte walki toczyły się właśnie tutaj, wokół Kosakowa, ale też w rejonie Dębogórza i Kazimierza. I te, można powiedzieć, ślady wojenne nadal są odnajdywane. Dzisiejsza uroczystość, która jest wykonywana w 85. rocznicę zakończenia walk w obronie Kępy Oksywskiej, była połączona z pogrzebem świętej pamięci nieznanego żołnierza, obrońcy właśnie Kępy Oksywskiej. Z jednej strony jest to pewnego rodzaju radość i satysfakcja, że po 85 latach żołnierz, który bronił polskiej ziemi, można powiedzieć, że odzyskał duchowy odpoczynek, duchowy spokój, ponieważ został pochowany. Natomiast z drugiej strony jest to smutek, że poniósł śmierć jako młody człowiek w obronie swojej ojczyzny i że nadal nie znamy jego tożsamości. W sumie można powiedzieć, że dwa lata temu wspólnie z Sebastianem Dragą powzięliśmy takie starania. Sebastian jako tutaj działacz, pasjonat historii, szczególnie właśnie obrony Wybrzeża, miał takie informacje, że na skarpie w Pierwoszynie przy jednostce wojskowej znajduje się mogiła i jest duże prawdopodobieństwo, że w tej mogile spoczywa polski żołnierz. Ja jeszcze wówczas jako pracownik Instytutu Pamięci Narodowej powziąłem takie starania, aby doprowadzić do podjęcia tych szczątek i zorganizowania dzisiejszych uroczystości, co właśnie się udało i ma miejsce. To jest mogiła wtórna tak zwana, to znaczy kiedyś ktoś tego żołnierza odnalazł i powtórnie zakopał. On nie był w pozycji takiej naturalnej, w której po prostu zginął, tylko był w takim dole 2x2 metry, gdzie te kości były ułożone w taki kwadrat. Znaleziono przy nim buty wojskowe i słoiczek z trzema guzikami. I na tym słoiczku była data 2003 rok. My podjęliśmy te szczątki 17 maja zeszłego roku i przez cały następny rok czyniliśmy starania, aby te szczątki wróciły po badaniach z Warszawy i mogły spocząć tutaj w kwaterze żołnierzy września 1939 roku.